king was found dead. Lies. Siema, siema, witam w kolejnym odcinku z Final Fantasy 15, z tej strony Bartul. Skończyliśmy w tym miejscu, kontynuujemy nasze zadanie Oddech Mrożnej Pani. Pociąg zatrzymuje się ze zgrzytem w samym środku wąwozu Garovas, tuż przed samym martwym cielem Mrożnej Pani. Noctis i przyjaciele wysiadają z pociągu, aby poznać przyczynę tego niespodziewanego postoju. Jak widzicie, jesteśmy już tutaj, a kierujemy się w tą stronę. Tutaj żeśmy troszeczkę tej mapy odkryli już. W zasadzie tutaj mamy tylko możliwość podróży pociągiem. O wreszcie to zrobiliśmy, patrzcie. Oj, oj, oj. Noct, are you all right? Yeah, I saw the Glacian. It's okay, she's gone now. You guys check out our drivers. Got it. You good? Yes, I'm fine. Let's go. Ciekawe, czy odnajdziemy Prompto. On niestety został wypchnięty przez... przez kogo, to wam powiem. Bo tu mamy akta, mamy osobę i tutaj mamy osobę, która się nazywa, czekajcie, to jest X. O, przez Ardyna, właśnie, przed chwilą go roztrzaskaliśmy w drobny mach, więc myślę, że nie będzie już nam więcej sprawiał kłopotów. Wsiądź do pociągu i rusz w dalszą drogę. Jesteśmy generalnie już bodajże w 12 czy 10 akcie. Nie wiem, jak to sprawdzić. No ale w sumie to jest mało istotne. Nie wiem, gdzie to możemy sprawdzić. W sumie to... Ej! No przed chwilą przecież go roztrzaskałem na drobny mak. I feel I've earned the right to call you Noct. For a moment I felt death's chill wind. Such is the might of the gods. But then I remembered I'm immortal. Such is my blessing and curse. Your attack hurt me nevertheless. My feelings at least. And after all the memories we've shared, remember this. Ah, I should have asked if you remember him. Truly a blast from the past. Nay. You mustn't take what's not yours. Where is he? He? Prompto. The little gunman's a short shot away. Where? Where else but Gralia, the seat of the Empire. I'm sure he'll be delighted to see you. And you might even find your crystal. With all these demons about, you could certainly use it. Off you go then. I wouldn't want to keep you from your friend. Ej, co goś uruchomił? Pułapkę, bombę? Ok, teraz kończymy właśnie 12 End of Days, 12 rozdział. Przed nami tylko dwa rozdziały lodziska, więc nie za dużo gry zostało, aczkolwiek sporo misji pobocznych nam zostało. Ale no nie, będę wam chyba już tego nagrywał. 47 poziom, może 50 poziom zdobędziemy. Rozdział 13. Odkupienie. Odebrawszy Noctisowi kraj, kryształ i najdroższego przyjaciela, nieznużony Ardyn oczekuje w Gralei. No cóż, nie wiem, jak tutaj są wplecione te dodatki, czy podczas przechodzenia kampanii są uruchamiane, czy po ukończeniu fabuły możemy je aktywować.
Yeah. I can't imagine what it'll be like. Swarming with demons, but you knew that. Huh. Don't remind me. Once we arrive, we'll make for the keep. The keep? Zagnortus, an Imperial megafortress said to be impregnable. With Prompto and the crystal inside it. What goes in must come out. So, are we buying the story that the crystal can purge demons? The proof is in the purging, but it does stand to reason. We've observed that as the nights have grown longer, the demon hordes have grown stronger. If they are in fact averse to the crystal's light, it could save not only Lucis, but the world. We'll find out once we take it back. Coś czuję, że już nie wrócimy na ten pierwszy kontynent. What is it? My guess, something to sidetrack us. Szkoda, bo kurczę, zostało nam trochę misji. Szkoda, że w ogóle gra nas nie informowała o tym, że jakby opuszczamy tą okolicę, ten obszar, tą mapkę i że nie będzie możliwości powrotu. To znaczy, powrót będzie możliwy dopiero po ukończeniu gry, ale no tak trochę to zagrali nie fair. Sprawdź przyczynę postoju. No kurde, znowu te szyby. Let's get to work. What's wrong? The weapons. They're stuck. Get back. Jak byłem się zablokowany? Arden okradł Noctisa z jego broni. Ucieknij do wagonu towarowego znajdującego się z tyłu pociągu. Zdolność przyzwania Umbry również jest niedostępna. O cholera. Czekacie, bo ja idę w tą stronę. Shit. Only a matter of time before we run out of room to run. Got a better idea? We trade the train for the regalia. Come on! On my way! Noct, the freight car! Keep moving! Cesarska stolica. No fajnie się to zaczyna. Ej, to jest nasza regalia, patrzcie. Strap in. Nie. Got it. Ale ona inaczej. Ona inaczej wyglądała przecież. Kurczę, ją trochę jak żeśmy grzebnęli. Mieliśmy. Threat upgraded. Activating level 4 security measures. Sealing all gates. No nic, no nic. System obrony miasta rozpoczął blokowanie wszystkich wjazdów. Dotrzyj do Gralei, zanim zamknie się brama. Put the pedal to the metal. That's the idea. Don't crash. Thanks for the tip. Where are we now? Inside a tunnel. On the train tracks. Don't slow down, or they'll catch us up. Going as fast as I can. Hang on. Okay, chyba nas czeka dosyć długa podróż, bo mamy tutaj 2 minuty czasu. Więc przypuszczam, ten czas musi upłynąć w zasadzie, może nawet w całości. Niemniej jednak, no nic na to nie poradzimy, ale mówię, samochód mieliśmy inaczej zrobiony. Miałem założone ogumienie z Monster Truck Madness. One clean hit and it's over. It'll take a bit more than that to stop his majesty's trusty steed. No trafił teraz, cholera. Dodging one thing to run into another. The regalia can take the punishment. Just focus on your driving. You can do it, girl. You can get through this. O cholera jasna. Ja pierdzielę. Patrzcie się, kopce chyba. Ja pierdzielę. It's closing. Floor it. Come on, old girl. Ej, kurczę. Chyba się udało. Samochodu chyba. Chyba wrak został. Nic na to nie poradzimy.
Cóż, musimy się rozstać samochodem. Służył nam. Marching into the capital empty-handed. And with no assurances, the crystal can beat back the demon hordes. Guess we'll find out the hard way. No turning back now, right? Okej. Cesarska stolica. Znajdźcie wejście do twierdzy. Zegnata... Zegenautus. This thing could come down at any time. Let's be quick. Come on, this way. On się wystraszył, kurde, pieczone. Hey, Ignis! Claudio! Wiesz, postać, którą chcesz sterować. Noctis poziom trudności normalny. Gladius Ignis poziom trudności łatwy. A weźmy Gladiusa. Rozdział 13, alternatywny za króla i za towarzysza. Statystyki postaci i ekwipunek nie są przenoszone z głównej gry. Rozdział 13, alternatywny. Czy chcesz kontynuować jako Gladius? Tak. Ej, ja pierdził, patrzcie, można tutaj było jakby na dwa sposoby to chyba przejść. Noctisem albo Gladiusem. Po długim czasie drużyna dociera wreszcie do Gralei, stolicy cesarstwa, tylko po to, aby utracić swojego króla za linią wroga. Gladiolus i Ignis przedzierają się przez twierdzę Zegnautus, poszukując Noctisa. Ja pierdzielę, ładnie to się zagmatwało trochę. W sumie tego się nie spodziewałem, że nas gra rozdzieli. Going up. Is there a way forward? Well, there's a way, but I don't see us going forward without facing off with the demons. But now Noct is facing them alone. There must be some way we can help him. Perhaps I could be of service. What are you doing here? Why, I come bearing gifts. The hell? See? Gifts. Now, I believe a thank you is in order. For what? Another one of your stupid tricks? Here I am, helping for a change, but I can see I'm not wanted. I'm loath to trust him. Same. But at this point, we need all the help we can get. Może o tyle jest łatwiej tutaj, że będziemy grać z Ignisem. Fury 1.0, Gradius 4.4.7. If anything were to happen to Nocte, can't move forward if you're always looking backward. Quit thinking about what you could have done then, and start thinking about what you can do now. You're right. What's done is done. Pytanie właśnie, ile mamy napoi? O, shit. Tylko to, co nam gra. Zaoferowała. Ja pierdziła to wszystko, co mieliśmy do tej pory zebrane, to chyba Noctis ma przy sobie. Ja pierdziu. Może być ciekawie. Czekajcie, czy ja tam w ogóle mogę wejść? O, shit. Niekoniecznie. Nie mogę kucnąć. Fuck!
Poruszenie ziemi, a czekajcie. Aha, to jest nienaładowane w tym momencie. Moment, które ja mam tutaj przejść? Ja pierdzielę, co jest? Aha, z drugiej strony jest przejście. Kuźwa, jego mać. Zdolność tarczy. Wygodny cel na ataki, by zwiększać poziom werwy Gladiolusa, a następnie end, aby wykonać jedną z jego zdolności tarczy. Im wyższa wartość werwy, tym silniejszy atak on może wykonać. He may have feigned friendship, but he's proven a foe before. We'd best be careful. Kurde, możemy te niszczyć. Ja dopiero teraz się zorientowałem. Chociaż nie wiem, czy coś w pudłach można było znaleźć wcześniej. To jest nieistotne. Skupmy się, to jest przed nami. Za króla i za towarzysza. Żadnych prezentów, nic. Naprawdę. Nie wiem, czy tu przejdziemy. Nie. Ziemi. On nie ma czegoś takiego jak ten atak teleportacyjny, więc trzeba uważać. Zaklej mapka. Coś tu mamy, dobra. O kurde, wybuchowe skrzyny. Wsiadamy do windy. Uhuhu. It's dead silent. More like undead silent. Place is crawling with demons. Szkoda, że w tych skrzyniach nie ma nic. Na co to niszczyć, jak nie możemy podnieść? Thank you.
this way, gentlemen. Hmm. Proceed with caution. No niestety musimy go słuchać, widzicie? No to próbuję, tylko... Aha, tu mamy znacznik, okej. Okay. A, wróć. No i co teraz? Hold up. What is it? Found some kind of secret passage. Led here by our guide. Long as it's a step in the right direction, I'll take it. Secret passage. Where are we now? Wherever it is, it's a mess. Watch your step. Bajzel, nie bajzel. Something. Found the control room. Got lots of monitors and stuff. Which may help us monitor the rest of the keep. Does anything look operable? Postępuj zgodnie. Użyj panelu kontrolnego. Kind of guy, but I'll see what I can do. What have we here? Huh. Looks like they wiped everything. All of it. Yep. Wait, I got something. There's one surveillance tape they forgot to erase. Almost like they wanted us to see it. Well, then we best have a look. Whatever's on that tape might help us locate Noct and Prompto. What of the Hyadrian's power? What of my precious ring? By the hand of the Oracle, they are with the King now, their rightful owner. And someday soon he shall use them to purge our star of its scourge. But the crystal is mine. I am the one true King. Nay. It is Noctis and none other. Certainly not a puppet of the darkness and the demons it has borne. You are the puppet, and you must die. Arrived, Noctis. The gods have shown you their favor. As blood of the Oracle, I present you your father's glaive. Now go forth, my king. Shine your light unto the world. Hej.
Naprawdę? Goś mu rękę odrąbał. Spare me your sycophancy. I've indulged your false heroism for far too long. You tried to save the world in my stead, but it wasn't enough. The crystal chose me, not you. Oh, rejection hurts, doesn't it? Kurczę, że ten miecz podarował. Ja pierdziu, będziemy z tym Agrisem chyba walczyć. No, just that scumbag Chancellor posing as him. It sounded like Ravus tried to return his majesty's sword. Yeah, guess he finally got over his grudge. Even called Nacht his king. Let's move. If that's what he did to Ravus, there's no telling what he'll do to Nacht. Looks like Arden bought himself some time. Then we've none to waste. We need to find Nacht before he does. No o tam, o którego chyba nie wiem aktu, nie wiem, 9 czy 10, ta akcja jest dosyć taka znacząca. Przepraszam bardzo, tak mi się chce spać. I tutaj jakby nie mamy też za bardzo misji pobocznych. O. Then there's a high probability the crystal passed through here at some point in time. Is there a lift nearby they could have used to transport it? And not over here. Might be something up ahead. Żeniec. Ale przetłumaczyli. Gdzie nie otrzymujemy w ogóle doświadczenia. No cóż, może już nam nie będzie potrzebne. Niby fajnie, ale dość wolny. Ale wiecie, expa nie otrzymujemy, kurde, nie możemy zlevelować postaci, szkoda. Right here, Roger. Proszę, pozamiatane. Mi się wydaje, że ten kanclerz, kuźwa, osiągnie sukces, a my będziemy... And that's probably where they're keeping the crystal. And most likely where Nacht is headed as we speak. O kurwa, ja mam je strasznie. Ej, męczy spanie, masakra. Zaraz usnę. Cześć!
Nawet tym dwuręcznym mieczem sobie chłopak radzi, trzeba przyznać. Nawet nie jest źle. Oj, przepraszam. Nie mogę się opanować. Trochę popracowałem na polu, powiem wam, malowałem tę pociubitkę. Kurde. I teraz przyszedłem do domu i dosłownie jestem padnięty. Usypiam na siedząco. Ajajaj. Ale kryzys mam. Hey, there it is. What is it? The crystal. Right here on the screen. Then we're close. Do you see any sort of control panel? Sure do. If it's anything like the Citadel, there should be a barrier barring access. Well, then we unbar it. You just tell me what to do. Right. Ten kryształ to sobie na plecy weźmiemy, czy to kieszeni sobie weźmiemy? Thieves cannot escape the hand of justice. The crystal is mine. Never shall I loose my grip. The crystal, the light, the power, all of it mine. Trzydziesty ósmy. I can't hear it anymore. Is it dead? Not yet. Thing just disappeared. You never seen one that talked like that before. No one so fixated on the crystal. I thought Irenaeus of the demons were afraid maybe of like the crystal. Moth to a flame. Or it may be one of the Empire's alternative facts. Well, whichever it is, that monster is still on the loose. And we need to find it before it finds Noctum Pompto. Oh dear, I can see the light fading from your friend's eyes. Oh, matko. Hang in there, Noct. Wrong way. Keep
Dlaczego on nam pomaga? Kurde, to jest pytanie. Kurde, pozamykane. Może tu? No proszę. If that son of a bitch even... Wait! Can't you hear that? Hear what? Nock's voice. I heard it. Clear as day. This way, follow me! Hey! Wait up! Może uda nam się w końcu stąd wyjść. Oj, oj, oj. Z pierścieniem światła Astralii na placu oraz mieczem swego ojca w dłoni Noctis zmierza w głąb twierdzy w nadziei, że uda mu się odzyskać kryształ oraz połączyć ze swoimi towarzyszami, chyba tak? Rozdział 13. Alternatywny za króla i towarzysza został ukończony. Zdobyte przymioty zostaną usunięte z ekwipunku. Postęp gry zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. What? Miecz ojca otrzymaliśmy. Zobaczmy to. Nie zadanie jako ekwipunek. A, korzystanie z ekwipunku zostało zablokowane. Tu mamy ten miecz ojca, tak? I pierścień światła Astralii. Okej. Okay. In case there was any doubt, it's a trap. Hurry, while you dawdle, people are dying. Ale ten miecz jest cholernie dobry. Czekajcie, bo tu nam się teren zmniejsza. Uff, żyjemy. The hell did you get here? You're welcome. Thanks. After we were separated, we received help from the usual suspect. That bastard's playing with us, but at least we're together. All but one of us. Reunited with your retainers at last. How very touching. No i czy będziemy z Ardenem walczyć pewnie na końcu? Look how happy you are. I pray you find your dear Prompto soon. Raport testowy fal nie neutralizujących mur. No dobra, zostawmy to. Masakra. Ale miecz ojca niezły jest, naprawdę. Zapisuję ręcznie grę w pokojach sypialnianych. Okej. Okay. W zasadzie to można by było się przespać, ale sobie to nie ma potrzeby. O kurde, przeszedłem przez to, ale jaja.
Można, czy te drzwi miały być otwarte? Jaka dziwna sytuacja. A tu niby klucze zamalowane, ale tego klucza chyba podnieść nie mogę. Ej, czekajcie, bo ja sobie polazłem gdzieś. Nie tam, gdzie trzeba, żeśmy poszli. Holender. To ja chyba poszedłem w tą stronę. Powód leczenia ran. Poszukać tutaj, w tym miejscu. To jest kolejny klucz namalowany. Okej, okay, zbadaj. Locked, meaning there's someone inside. Zobaczymy, jak to się skończy. Nie wiem, czy ja po czym to zbieram, bo tych eliksirów mamy dużo, więc spoko. Taką starą książkę mamy. Jest prompto, ale czy żyje? Hey, you all right? Are you hurt? Do you need help? I'm fine. Thank you, Noct. No sweat. Tell me, were you worried about me? Ja raczej nie, no będziemy lizać dupę, nie? Of course I was. What kind of question is that? Of course. That's why you came. Like I believed you would. Prompto. That's why I told myself I couldn't die. Not until I could see you. And hear you tell me I'm not a fake. That I'm the real me. I'm sorry. Don't be. Everything's all right now. Znać urządzenie blokujące zdolności Noctisa. A, czyli wracamy tutaj, gdzie byliśmy w zasadzie kilka minut temu. Przez te drzwi przyszedłem. W zasadzie tu możemy jeszcze zbadać. Jak ktoś ma ochotę, to proszę sobie przeczytać, spauzować film. Kuloodporny strój. O! Wiecie co, można by było sobie na potrzeby już końca gry zmienić tutaj sobie strój. Bez kurtki. O, proszę. Elegancki strój bez marynarki, koszula Choco Mok. O kurde, strój karnawałowy. Szata mistrza asasynów, to chyba nawiązanie do Assassin's Creed. Egzoszkiet magitek.
to miałem wcześniej, dobra. Dobra, wiecie co, to już pierdzielić to. Zmieńmy może to i już. Strój oczywiście zwiększam różne tutaj statystyki postaci, no ale... Większy eliksir. Do you hear that? Hear what? I've heard this sound before. On the train, just before your weapons failed you. It's nearby. And it may hold the key to restoring your power. It's here. This thing? Door's locked. It's coming from within. Is there no way through? Przed chwilą przechodziłem przez drzwi. A teraz co, się nie da już? Widzieliście to? Ale they've got those code prints. Just like I do. Do they? Never looked. Yeah. So as it turns out, I'm one of them. Not exactly something I could tell people growing up in Lucis. Still, you guys are like the only friends I've ever known. I just hope that things can stay the way they were. Whatever. Who cares where you were born? I don't see you turning against us. Not now or ever. Thanks, guys. Still. I can't change where I came from. What I am. Since when does where you come from matter to you? Hmm? You never once treated me as a prince. It's got you there. Never so much as a highness. We're done here. Come on, crown citizen. You're one of us, right? Unless you'd rather not be. Okej. Cesarski medal za odwagę. Wiecie co, ja bym sobie zobaczył jeszcze tutaj jedną rzecz. Czy możemy jakiś przedmiot tutaj znaleźć, znaczy zmienić? Kuloodporny strój. Co nam daje? 20 odporności na... Bronia balistyczne, zwiększa ducha, zwiększa witalność, zwiększa siłę. Złota obręcz daje nam co? 500 punktów życia, bransoleta z szafirem. Zwiększa nam siłę o 45. Wydaje mi się, że tutaj coś było lepszego. O, 50 siły na przykład. Bransoleta z rubinem. Aha, no i mamy trochę tych punktów. Można by było to wydać. Zapomniałem o tym całkiem. Tutaj można było kupić, zdaje się, daje możliwość założenia trzech akcesoriów. 333 to kosztuje. O, zwiększa siłę każdego członka drużyny o liczbę zdobytych poziomów. I cyk. Fantastycznie. Pełzał załapanie ryb. A, to może być. Robi zdjęcia w trakcie walki. Można zachować do 5 fotografii. Zużywa jeden segment wskaźnika techniki. A po co mi to potrzebne? Gotowanie jedzenia.
O, Activity 50 Ability Notes. Mamy achievement. To kosztuje aż 100. Jeszcze bardziej wydłuża czas premium do parametrów zyskanej z posiłków jedzonych na kempingu. Zdobywa doświadczenie za wygrane gonitwy Chocobo. Podróże na Chocobo. To jest jakaś abstrakcja w ogóle. No, 99, 333. No, trochę szkoda tego zużywać. Te skille dużo nie kosztują, to możemy sobie to aktywować. 72. Dobra. W zasadzie to musimy kończyć powoli. Tutaj mamy jakiś klucz. Down and out. Nox power should be up and running. Go on, try it. All right. Moment of truth. We're back, baby. Good game. What a relief. Let's roll. Jego klep pedalsku w tyłek, widzieliście to? Zaraz, gdy Noct odzyskał swoje moce, może znowu podróżować w przeszłość, przyzywając Umbrę w miejscach odpoczynku. Generalnie ludziska, to byłoby na tyle. Kończymy ten odcinek w tym miejscu. Oczywiście będziemy kontynuować stąd. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za suby, komentarze. To wszystko, cześć.